Ja może coś powiem na ten temat, bo Państwo na pewno nic o tym nie wiecie, więc mimo, że to jest teoretycznie wiedza, którą się powinno wiedzieć, ale się tego nie wie. No. W tamtym czasie, czyli w okresie stanu wojennego, Polska była podzielona na cztery regiony. Tak, ciach, ciach, czyli zachodnia, północna, zachodnio-południowa, wschodnio-północna, wschodnio-południowa. I teraz w zależności od miasta, w którym się było, jak się zostało aresztowanym, no to przysługiwało jedno więzienie dla politycznych, tak? No tam powiedzmy z Polski zachodnio-południowej to było tam Montelupich w Krakowie, nie? A dla Polski wschodnio-południowej było więzienie w Chrubieszowie, no, w którym miałem, prawda, nieprzyjemność spędzić trochę czasu. I myślę, że to były niezłe wakacje. I naprawdę była to taka wycieczka, jakiej sobie nigdy nie kupicie, bo żadne biuro podróży takiej wycieczki nie oferuje. No nie ma takich pieniędzy, jakie można by za to zapłacić. No chyba, żebyście chcieli zapłacić, tak jak ja na przykład, że przez pół roku się jąkacie po wyjściu z tej wycieczki, po powrocie. Nie? Ale i tak teraz myślę, że była to niesamowita wycieczka. Poznałem tam nieprawdopodobnych ludzi, takich jakich wybrańców po prostu, wybrańców. Przeturlałem się też przez różne oddziały inne, takie normalne, kryminalne przed tym, zanim mnie przewieźli do więzienia dla politycznych, bo przecież w tamtych czasie nie było więzień politycznych, przypominam. W socjalizmie nie ma żadnych wrogów politycznych, a w związku z tym nie ma żadnych więźniów politycznych. To, że istniały te cztery więzienia dla więźniów politycznych, to było wynikiem układu między papieżem a Jaruzelskim w ówczesnym czasie. I żeby się dostać do więzienia dla politycznych, musiałem odbyć pięciodniową głodówkę z moim szacownym, mam nadzieję, jeszcze żyjącym i się dobrze czującym kolegą i właściwie przyjacielem, któremu zawdzięczam, który się nazywał Longiem Chlebowskim i był przywódcą strajku tramwajarzy w Łodzi. Przypomnę, strajku, który wybuchł wcześniej niż strajk w Stoczni Gdańskiej. Ale przedtem, no i tak przesyłali z więzienia do więzienia, z oddziału na oddział, coraz gorsi kryminaliści, no i tak dalej, i tak dalej. Jak chcecie się coś więcej na ten temat dowiedzieć, to dość dokładnie opowiadam o tym w bardzo długim artykule, w wywiadzie przeprowadzonym przez Michała Wolińskiego w piśmie Piktogram, już nie pamiętam, 2-3 lata temu. Patologia jako źródło twórczości. Tak, tak. I więc tam bliżej o tym wszystkim opowiadam. No, ale chcę powiedzieć tylko jedno, no, nie znalazłem żadnego winnego. Nie znalazłem żadnego winnego. Nie widziałem tam winnych ludzi. To system produkuje tych ludzi. To system produkuje kryminalistów, to system produkuje zbrodniarzy, to system produkuje złodziei. To bardziej zależy systemowi na tym, niż komukolwiek innemu.